Dawniej, pod warunkiem złapania się za guzik, ich widok miał przynosić szczęście. Dzisiaj, sądząc po unikach części mieszkańców osiedla Sobieskiego, wiara w moc pogromców sadzy znacznie osłabła. Prawda jest taka, że w trakcie corocznej inspekcji kominiarze często tylko całują klamkę. Tymczasem przegląd przewodów wentylacyjnych musi zaliczyć każdy lokal. Dlatego administracja uczula mieszkańców na pilnowanie terminów. W momencie, kiedy termin nie pasuje, kogoś nie było w domu, zawsze można skontaktować się z administracją, umówić inny indywidualny termin. Zależy nam na tym, żeby frekwencja najlepiej była 100%, natomiast jeśli to nie jest możliwe, to żeby tych lokali udostępnionych było jak najwięcej. Zależy na tym spółdzielni, zależeć powinno też lokatorom, bo dbając o prawidłową cyrkulację powietrza, oszczędzają sobie w przyszłości wielu zmartwień. Biorąc pod uwagę fakt, że większość lokali mieszkalnych ma okna wymienione na nowe okna PCV, dochodzi do hermetyzacji tych pomieszczeń, wilgoć nie wydostaje się na zewnątrz i dochodzi do zawilgocenia, w dalszej perspektywie do zagrzybienia. Mamy co roku kilkanaście zgłoszeń zagrzybionych lokali, które wymagają odgrzybienia przez firmy specjalistyczne. Jeśli chodzi o zastrzeżenia kominiarzy, dotyczą one głównie dwóch spraw: wadliwego podłączenia okapów kuchennych i całkowitego lub częściowego zasłonięcia kratek wentylacyjnych w kuchni i łazience. Uwag fachowców nie należy puszczać mimo uszu. Firma kominiarska, wykonując przegląd, od razu pisze sobie, tak, notuje sobie, jakie nieprawidłowości i w późniejszym terminie ustala czas na usunięcie tych nieprawidłowości. One muszą być usunięte ze względu na bezpieczeństwo i prawidłową eksploatację lokalu. Jedno jest pewne, samo złapanie się za guzik spokojnego snu nikomu nie zagwarantuje, nawet w obecności kominiarza. Po bloku numer 10 przy ulicy Broniewskiego pracownicy administracji osiedla Jagiellońska wzięli się teraz za odświeżanie trzech klatek schodowych w bloku numer 50 przy ulicy Norwida. Zaczęliśmy od klatki trzeciej. No i systematycznie przejdziemy do wszystkich, drugiej i pierwszej, z tego względu, że najpierw miała być jedna, ze względu na to, że mieszkańcy proszą o to, żeby ich pozostawiać, także zarząd wyraził zgodę. Do pierwszego piętra, po prostu od parteru do pierwszego piętra będziemy to odświeżać. Bo trzeba tu podkreślić, że prace prowadzone w bloku 50 to nie jest gruntowny remont, ale właśnie odświeżanie zniszczonych ścian i lamperii. Na dolnych partiach po prostu jest złuszczona, no i lokatorzy proszą, żeby to oczyścić, oskrobać, więc do tego przystąpiliśmy. Oprócz oczyszczenia, ubytki w ścianach zostaną oczywiście uzupełnione, zagruntowane, a całe ściany i lamperie pomalowane. Nie jest wykluczone, że również i klatki schodowe w innych blokach na osiedlu Jagiellońska, w zależności od stopnia uszkodzeń, też zostaną odnowione. Zarząd podejmuje decyzję, który blok następnej kolejce będzie odświeżony. Wszystkie te prace wykonują konserwatorzy pracujący w administracji osiedla.